Krąpiopłoć, nie wiem co to jest. Jest, jest, mamy rybę. Siedzi ryba, o, ta już większa. Mamy. Siemanko, witam was dzisiaj na tle tej pięknej zielonej miejscówki. W dzisiejszym odcinku przetestujemy najtańszą wędkę z Ekszona. Jak widzicie, tak ona się prezentuje jeszcze w opakowaniu, nie wyciągałem jej specjalnie. Możecie zobaczyć elegancko. Trytytki i wszystko jest. Będziemy próbowali złowić rybę na spławik, a drugi plan przejechać się na inną miejscówkę, zrobić z tej wędki zestaw federowy i złowić jakąś rybę. Słuchajcie, co wam mogę powiedzieć o tej wędce? No to info od producenta jest takie, że ma ona 1,80 m, jest teleskopowa, ciężar wyrzutu od 5 do 20 gram, kołowrotek natomiast ma rozmiar 2000, jednołożyskowy, przełożenie to 5,1,1. Jest tutaj już nawinięta żyłka nawet na tym kołowrotku. Ja już się domyślam, że to będzie chyba najcięższy problem, jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie. Grubość tej linki to 0,20. No i podobno jest 200 metrów. Akcja tej wędki? Medium light. Wszystko mamy. Zapraszam was do oglądania. Ja tą wędkę rozpakowuję i przerabiam ją najpierw na spławik. Siema! Słuchajcie, pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Tutaj, nie wiem czy będzie widać, bo GoPro nie łapie ostrości, jest napisane 5 do 30 gram. Może będzie widać, musicie mi uwierzyć na słowo. A w tym miejscu wyraźnie jest napisane 5 do 20, także pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Dobra, słuchajcie, mam tutaj już spławik założony, zakładam jeszcze haczyk i widzimy się za chwilę, ochrzcimy tą wędkę. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze jedną rzecz, czyli zanętę z Ekszona, którą też będę dzisiaj wykorzystywał. Na razie rzucę sobie tak, o, zobaczymy, czy będą rybki brały. Dobra, słuchajcie, zakładam robaki, na początku damy dwa i zobaczymy, czy cokolwiek będzie dziubać. Okej, dwa robaczki na start. No i słuchajcie, próbuję to jakoś zarzucić. Masakra, to czuję się jakby to była taka zabawka dla dzieci. No w sumie trochę jest, dlatego się nie bawię. O, patrzcie, udało się zarzucić. No i tak jak myślałem, straszna sprężynka zrobiła się po prostu z tej żyłki. To będzie się plątało niemiłosiernie. Myślę, że jak będziemy łowili na grunt, to będzie nieco lepiej. No jeżeli chodzi o tą żyłkę, no to nic z tym nie zrobię. Ona jest po prostu mega splątana i tak sądziłem, że właśnie to będzie największy problem, przynajmniej w łowieniu na spławik. Bo jeżeli walnę tutaj koszyczek, to ona się trochę na pewno napręży i powinno być lepiej. Ogólnie najważniejsza rzecz, ile taka wędka kosztuje? Ja zapłaciłem za nią w Ekszonie 10 euro. W Polsce chyba około 40 do 50 zł za taki secik z kołowrotkiem, z żyłką nawiniętą. No to są pieniądze żadne, nie? Teraz ciekawe, czy da się w ogóle na to łowić ryby, jak te ryby się zachowują na tej wędce, bo co ja mam tutaj więcej testować? Najlepiej przetestować tą wędkę w boju, czyli nad wodą. Nie jakieś suche testy, zobaczymy. Słuchajcie, mam mniej więcej koncepcję tego odcinka, jak będzie wyglądał. Kilka miejsc gdzieś tam w głowie już siedzi. Zobaczymy, gdzie ostatecznie pojadę. Najlepiej tam, gdzie te ryby będą brały. Tutaj było różnie. Czasami coś się działo, czasami nie. Szkoda czasu na to miejsce. Tutaj się nic nie dzieje. Jeżeli chcielibyśmy się doszukiwać jakichkolwiek plusów w tej wędce, to na pewno jest to mobilność. Widzicie, jakie to jest małe, jak moje przedramię i dłoń. Także szybko można spakować i się przemieścić. Lecę na tą drugą miejscówkę, ona tak naprawdę jest może ze 150 metrów stąd, a jest dużo większa szansa na złowienie ryby. Tutaj niestety krzesełko mi się nie przyda, ale postoję, nic się nie stanie. Oto jest to miejsce, o którym wam mówiłem. O kurde, jak to zarosło. Kleszcze lubią to, a mnie kleszcze bardzo lubią. No ale nic, może nie będzie tak źle. Jasny gwint, jaki pokrzywy. Podobno to na zdrowie. Nie wiem, czy będę zdrowszy od tego. Ale powiedzmy, że tak, że babcie mają rację. Dobra, jesteśmy. No, tutaj jest znacznie lepiej. Musi tu być ryba. Już ptactwo płynie.
Masakra. Nie dzieje się nic, nie było ani puknięcia. Trzeba być cierpliwym. Jest, jest, mamy. Mamy rybę. W końcu. Uhu. Jest, jest ryba. Trzeba ją teraz ładnie odhaczyć, bo buknęła. Ale jest. Co to jest w ogóle? Krąpik? Wygląda trochę jak płoć, trochę jak krąb. Jakaś hybryda chyba. Dobra. Wypuszczamy tą rybcię do wody. Nie wiem, taki krąpio-płoć. Nie wiem, co to jest. Ale jest. Udało się złowić na spławik. Co mogę powiedzieć? Hol był niesamowicie wyczerpujący. Ryba dała mnóstwo walki. No, pierdziele głupoty. Dobra, próbujemy jeszcze coś złowić. Może się obudziły w końcu. No i pierwsze moje spostrzeżenia. Z tą żyłką, która tutaj jest nałożona, w ogóle nie ma co startować. Trzeba ją od razu zmienić, nawinąć po swojemu. Ogólnie, no chyba nie muszę mówić, jakiej to wszystko jest z jakości. To jest bardziej jako ciekawostka. Kołowrotek, jak widzicie, to jest nowy kołowrotek. Cały tutaj wszystko się luzuje, wszędzie jakieś luzy. Hamulec jest no strasznie oporny, no to jest albo tak, albo po prostu kamień, że ciężko w ogóle wyciągnąć ze szpuli. Wędka sama w sobie, wędzisko właściwie, ciężko tutaj się do niego za bardzo doczepić, no bo jak za te pieniądze, no to w miarę wygląda jako tako. Jestem ciekawy, jakby się sprawdziła właśnie, jakbyśmy mieli jakąś większą rybę i żeby po prostu hamulec też trochę podziałał. Jeszcze jedną rybkę złowimy i zamieniamy zestaw na gruntowy, zmieniamy miejscówkę i mam nadzieję, że przekonamy się, jak ciągnie z roli. Czul z tym spławikiem. Zarzucimy to z gruntu. Ciężko, żeby kurde jakaś ryba tutaj wzięła taka większa, żeby poczuć ją na tej wędce. Widzimy się na nowej miejscówce już za chwilę. Jestem już na mojej miejscówce. Już tutaj łowiłem na odcinkach. Odcinam ten spławik. I będę robił teraz zestaw federowy. Fajne tutaj rybki już złowiłem. Zabieram się za robotę, bo nie mam jakoś mega dużo czasu. Jest już godzina 17. O, ile kijanek. Zakładam haczyk 10 na przyponie 0,18. Zmiana taktyki, zmiana techniki. Mam tutaj założone chyba 4 robaki. Koszyczek 20-gramowy. Jak coś przygrzmoci, to mam nadzieję, że coś konkretnego. Wiatr się nieco wzmógł, ale to są takie etapy. Chwilę wieje, chwilę nie wieje. Ja w końcu byłem w sklepie, kupiłem sobie picie, bo już naprawdę susza taka, że masakra. Nie wiem, może z 2 łyki wypiłem od kiedy wstałem. Także wasze zdrowie. Jest, jest, mamy rybę. Mamy rybę. Nie jest duża. Tutaj hamulec, no to nie istnieje, ludzie. Co to za rybka? Zdręga. Nie no, duża. Patrzcie, jaki wzdręgulec. Jasny gwint. Fajna wzdręga. Porządna, fajniutka. Ale spodziewałem się czegoś innego. Leci do wody. Plum. Dobra, rzucamy dalej. W tamtym miejscu coś się zaczęło dziać. Naprężamy na tyle, ile się da. No i czekamy na coś większego niż ta wzdręga. O kurde, siedzi ryba. O, ta już większa. Co jest? Puściła. Jasny gwint. Co to było? Widzieliście to? Masakra. Słuchajcie, tego hamulca się tutaj nie da wyregulować, naprawdę. Wcześniej był za bardzo rozkręcony, teraz przykręciłem troszeczkę, muruje. No naprawdę tutaj nie ma praktycznie żadnego pola do manewru. No straciłem bardzo dużą rybę przed chwilą przez ten hamulec. Regulacja tego dziadostwa jest praktycznie niemożliwa. Mamy. Jest ryba. O, już widzę, że leszcz. Spory leszcz. Ale kurde, jak to ten hamulec? To nie działa, ludzie. Serio. Trzeba ją tutaj na hama po prostu. No masakra, no patrzcie, odkręcam. To się powinno kręcić. Ryba nie wyciąga w ogóle tego hamulca ze szpuli. Hamulec jest po prostu, patrzcie, ręką to robię, a ryba nie może. No to wiecie już,
co mogę powiedzieć o tej wędce? No, prawdopodobieństwo zerwania się ryby jest bardzo duże. No bo nie mamy nad nim żadnej kontroli. No patrzcie, jak ja ją holuję. Jasny gwint. Lecho jak się ma. Dosyć duży. Nie największy, ale też nie najmniejszy. O, dobra. Wyholowałem na to leszcze. Nie no, kurde, spory leszcz, co ja gadam. Jasny gwint, jakie te leszcze tutaj są ogromne. Masakra. Patrzcie, no, piękny leszczyk. Taki lecho. Około 60, no bo ja go też tak nie rozprostuję. No z 60, 59, coś takiego. Ładny leszcz, naprawdę ładny leszcz. Patrzcie, jakie te barwy ma fajne. Nie no, to jest naprawdę porządna ryba. Porządny lecho. Gruby, wytargany na tą wędkę ze krzona. O ludzie. Ja sobie tą rybkę muszę ograć fajnie, bo może mi się przydać w materiałach, także widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, nagrałem co chciałem. Rybka już w podbieraku, kąpię się w wodzie. Już chcę płynąć, elegancko. Także wypuszczamy. O, patrzcie, złoty, piękny. O kurde, jak poleciał. Widzieliście, ile energii? Super, fajna ryba w końcu na tą wędkę. Zaraz sobie pogadamy. Co wam mogę powiedzieć na temat tej wędki, tego kołowrotka i ogólnie tego sprzętu? To tyle, żebyście go nie kupowali. Kołowrotek to jest jakaś po prostu masakra, tragedia. Tragedia to mało powiedziane. Nie da się go ustawić, nie da się ustawić hamulca. Przez to naprawdę bardzo ciężko jakąś większą rybę jest wyciągnąć. Leszcza 60 cm to ciągnąłem jak kłodę. No wiadomo, że leszcz nie jest ogólnie zbyt waleczną rybą, ale widać, że on się pluskał. A z kołowrotka, chociaż był nawet słabo ustawiony hamulec, to nie wyciągało po prostu nic. Jeżeli teraz hamulec dałbym trochę luźniej, żeby ta ryba mogła sobie wyciągnąć ze szpuli, to bym jej nie zaciął. No to jest tragedia, naprawdę. Wiecie, żeby nie było, że ja miałem jakieś oczekiwania co do wędziska z kołowrotkiem za 10 euro, z nawiniętą żyłką. Nie, nie miałem żadnych. Tak w razie czego, jakby ktoś się zastanawiał, czy taką wędkę warto kupić, no to myślę, że nie. Bo na Allegro można kupić już jakieś wędki, na przykład z Jacksona. Dużo lepsze rozwiązanie niż kupno takiej wędki. No chyba, że jedziesz na jakiś wypad, nie wiem, z rodziną dosłownie, chcesz się pobawić, nie wiesz, czy chcesz łowić, czy nie chcesz łowić, no to kup sobie taką wędkę. Tylko, że możesz się zrazić do wędkowania. To jest moja opinia. Pamiętam, że jako właśnie dzieciak, moją pierwszą wędką, było coś podobnego do tego, tylko kołowrotek to był znacznie lepszy. No ale jako młody chłopak to nie udało mi się złowić nic dużego. Jedyne co to karasie ze stawu i kiedyś pamiętam taką dosyć dużą świnkę, co już nigdy później mi się w sumie nie zdarzyło. Ogólnie bardzo mało jest chyba świnek. Łowicie czasami? Ja to już tej ryby nie widziałem naprawdę latami. Co jest? Właśnie przeszła tutaj banda małych kaczątek. Najgorzej, tak jak się obawiałem, zaczyna kropić. Pogoda zrobiła się tak wredna, że no już dłużej tutaj nie wysiedzę. Naprawdę jest takie zimno, wiatr przenikający kości, więc zbieram się do domu. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, no to udało nam się złowić bodajże 3 na tą tanią wędkę ze krzona. No i powiem wam tak, no nie polecam w żadnym stopniu, szkoda pieniędzy. Lepiej dołożyć i kupić coś, tak jak wcześniej mówiłem, chociażby z Jacksona. No bo jeżeli to ma być dedykowane dla osób, które zaczynają łowić ryby, no to nie wiem, czy po prostu się nie zrażą, jeżeli tak jak ja wcześniej widzieliście, miałem jakąś fajną rybę, no ale przez brak możliwości chociażby regulacji tego hamulca, nie miałem opcji, żeby ją wyciągnąć. No już nie wspomnę o tym, że te przelotki, to wszystko to jest. No jedyny plus, jaki znalazłem, to chyba jej rozmiar. No ja nie polecam. No to co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema!